Czyli tak, trzeci piątek miesiąca spotkaliśmy się, jak zawsze spotykamy się w Jezuickim Ośrodku Milenijnym od 10 lat, 11, 12 właściwie w tej chwili będziemy mieć tak dokładnie. No i spotkaliśmy się dzisiaj zupełnie w innej atmosferze, inaczej. Sami swoi, poeci, bardzo się cieszę, że przyszliście wszyscy. No mamy smutny dzisiejszy wieczór, bo musimy się pożegnać z ojcem naszym, opiekunem duchowym, był z nami tyle. Pomógł nam bardzo dużo, jesteśmy bardzo wdzięczni. To, co się wydarzyło za ojca Karpińskiego, niewątpliwie nie wydarzyło się nigdy nam za innego ojca. Po prostu ten czas, na pewno nie wiem jak wy, ale myślę, że każdy z nas będzie wspominał bardzo mile i serdecznie. I myślę, że nie zapomniemy do końca swoich dni, że mieliśmy tak cudownego ojca. Nie żegnamy się z nim absolutnie. Mówimy mu do widzenia i do zobaczenia. Tak to sobie wyobrażam. Na początek, zanim w ogóle zaczniemy ten wieczór rozwijać, to ja poproszę naszą artystkę Maria Kalenin, to prawda, 14-latka, wnuczka pani Katarzyny Murawskiej. I zaczniemy jak zwykle barką. Zagra nam barkę, jak damy radę zaśpiewać do jej pięknego grania, to zaśpiewamy. Jak nie damy radę, no to udajemy, że śpiewamy, dobrze? No, to bardzo proszę i tą barkę. Właśnie zaczynamy tą barką, jak zawsze nasze spotkania. Tak jak ojciec wyjedzie od nas, to będzie pamiętał, że my tam śpiewamy barkę dla ojca. Tak? Chodź tu, kochanie. Tutaj, uwaga, tu jest, pamiętajcie, jest kamera, to jest wszystko nagrywane, więc poproszę o tak, żeby to jakoś szło nam fajnie, sprawnie. W ten sposób proponuję. Każdy z was coś napisał dla ojca Jerzego, to jest niespodzianka, ojciec nawet nie wie, on teraz się dowie, coś napisał i każdy przeczyta, dobrze? A ja przygotowałam koszulki, żeby ubrać te wierszyki w koszulki i ojcu wręczymy potem, żeby miał pamiątkę, prawda? Więc proszę bardzo, kto chce na ochotnika pierwszy? Zawsze najbardziej, mniej od... Proszę bardzo, Juziu Broda, jak zwykle zawsze pierwszy, odważny, ale ktoś musi być odważny, prawda? I prosimy tutaj, żebyście przychodzili, ponieważ nie ma mikrofonu, a tu stoi mikrofon, żeby było słychać, to stąd.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieki wieków. Amen. Za opiekę duchową, podziękowanie góralską mową. Współpracował z nami, z brodą jezuita. Wzrostu jej średniego, nie drągal, nie niski. Walizkę spakował i za uchwyt chwyta u opuszczo poetów ksiądz Jerzy Karpiński. Szkoda, że my wcześniej o tym nie wiedzieli. No, bo tą walizkę by mu się schowało. A jemu was grzecznie byśmy powiedzieli, naprawdę nie wiemy, co się tu z nią stało. Zostałby tu jeszcze i wiomie pracował, na naszych wieczorkach słowa wstępne głosił. Powiedział, że się już nie będzie rozpakowywał, nie zostanie dłużej, choćby sam Trump prosił. Do żadnych przekrętów zmuszać nie będziemy. Tyzmu się należy mieć prywatne zdanie. Za współpracę z nami z serca dziękujemy. W pamięci, w kronikach długo pozostanie. Tam, kabe przebywał, niech mu się powodzi. Poeci z Rzeszynia literatów życzą. Niech w zdrowiu i krzepko tam po ziemi chodzi. Niech mu słowo Boże het będzie kotwicą. Haj! 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 Proszę bardzo, następna osoba chętna. Podzielimy najpierw górale, a potem te nizinne górale. Tak? Co tak odwagi nie macie? Ja pamiętam, zanim się ktoś zgłosi, ja pamiętam, jak ojciec Karpiński przyjechał po raz pierwszy. Na pewno z was nikogo wtedy tam nie było. To było na Airways, był piknik. No i takie niebieskie ojcza oczy. Pamiętam je do dzisiejszego dnia, takie były żywe bardzo. I ja tak podchodzę z takim ze strachem, bo to zabrali nam ojca tego Władysława Gryzło, nie? Nie, co to teraz będzie? No i podchodzę, a mówi ojciec Czarnecki, że właśnie tu będzie ojciec Karpiński, bardzo taki energiczny. No to ja podchodzę do ojca, nie mówię, no to jestem w Rzeszynie Literatów im. Pawła II, no. Ojciec, to fajnie, będziemy coś robić. Tak, i od razu właściwie to takie pękły te wszystkie zapory, prawda? Bo to tak było fajnie, ojciec od razu chciał pracować, także wspaniale, tyle różnych pomysłów. Tak widzę, pomysły się cały czas, że tak powiem, rozwijały i było tak cudownie. No proszę bardzo, pani Terenia chce przeczytać. Przeczytam. Teraz? Maria? Proszę bardzo. Maria Madetko. Góralka, nauczycielka, nasza perła taka. Tak. Tylko bez korony. A tam, no to korona nie musi mieć perła, niekoniecznie. Albo biała, albo czarna. Prosimy bardzo. Drogi ojcze, są ludzie mądrzy, dobrzy i prawi, jak z aniołami pobratani. Całym ich sercem kochać trzeba, i serc ofiarę nieś im w dani. Tyś jednym z takich, drogi ojcze, kapłanie z czynu i ze słowa. W twe łono tknęła dobroć samą, najświętsza łaska Chrystusowa. Na drogach życia ty nam od dawna, jako przewodnia świecisz gwiazda. Błogosławieństwo twe kapłańskie, nasze rodzinne święci gniazda. Każdy z nas Tobie coś zawdzięcza, każdego krzepisz w ciężkiej chwili. Więc prosim Boga najgoręcej, byśmy Cię jeszcze w życiu spotkali. Tyś powiedział, że z Jezusem pójdziesz na kraj świata, boś Ty Jezusowi serce i duszę obiecał. Więc się nie smucimy, bo Cię nie żegnamy. Mówimy tylko do zobaczenia, wierząc, że kiedyś w życiu znowu się spotkamy. Na nowym etapie życia niech Ci dobry Jezus zsyła swoje łaski, byś w życiu nie zaznał co smutek i troski.
Obrałeś trudną Chrystusową drogę, więc niech Bóg zawsze pamięta o Tobie. Niech Ci świeci Boża łaska gorąca w każdej kropli deszczu i promieniu słońca. Żyj długo, szczęśliwie i na chwałę nieba, siej wiarę jak zboże, które posiać trzeba. Niech Ci ono rośnie, wyzłoci się w kłosy modlitw wszystkich wiernych dziękczynnymi głosy. Plon swej z pracy zbieraj w naszej wierze świętej, jak rosa srebrzystej i z męki poczętej. Niech Ci niebo wieczną wynagrodzi chwałą, szczęściem i radością w Twoim życiu całym. Dostanę to do kolekcji. Tak, bo ja chyba te trzy zwrotki przepiszę tu. Nie? Proszę, nie, może być, ja przepiszę. Zaraz, ja skoryguję. Dobrze, bardzo proszę. Mhm. I to była Maria Madet. O, Ania się szykuje. Proszę bardzo, pani Ania Waluś, autorka 4 książek, a góralka, miała tu 2 spotkania góralskie cudne. Dziś z warkoczem ślicznym. No, coraz dłuższy warkocz, czy rośnie, zauważyliście? No właśnie. Prosimy, pani Aniu. Ojcu Karpińskiemu, zeszlimy się, co by pożegnać ojca Jerzego Karpińskiego, wielce zasłużonego dla zrzeszenia literatów Jana Pawła II. Zawsze byłeś z nami, swoimi dobrymi radami, duchowo nos pomocniając. Bóg zapłoć wom jego mościu, zawseli niejaką siejbę na niwie Kościoła i dusz ludzkich. Byłeś nam światłem, łos zjaśniającym kryte druski ku niebu, jako nimi iść, dobrześ dorodzą. Życzymy łos to miły ojcze, dużo sił i zdrowia dobrego, którego nobarzy trzeba na długie roki i błogosławieństwa Bożego. No to szczęści Boże, na ugorze zagań ojtysta łowiecki ku górze. Ja mam. Ania mi przysła, ja mam. Więc kochani, teraz, a może ktoś powspomina? Proszę bardzo, Robert. Ja może nie wspomnienie, ale takie przemyślenie, które jechałem i chciałem powiedzieć. Kiedy człowiek dochodzi do takiego momentu w życiu, do jakiegoś rozdroża, no to potrzebuje jakiejś pomocy, jakiegoś innego spojrzenia. I czasami to jest tak jak ze wzrokiem. Człowiek dobrze widzi, w pewnym momencie słabiej widzi. No i wtedy potrzebne mu są okulary, prawda? I tak czasami nam potrzeba takiego spojrzenia z wiarą. Człowiek często musi do tego dojrzeć. Niektórzy mają to już od młodości, a inni muszą do tego dojrzeć, żeby na niektóre problemy spojrzeć oczami wiary. I tak jak w życiu każdego człowieka, na tym nam te oczy się psują, prawda? I możemy sobie pójść do Walgreensa, wziąć jakieś okulary, no i czasami to się sprawdza, czyli te nasze własne remedium jest dobre, ale bardzo często, no niestety, musimy iść do okulisty. I właśnie chciałem powiedzieć, że ojciec Jerzy był takim bardzo dobrym okulistą wiary. Nie tylko dla ludzi indywidualnie, ale także dla naszej społeczności polonijnej. Chciałem mu za to bardzo podziękować, ze względu na to, głównie ze względu na jego tą medialność, bo on to dobrze zauważył, że my potrzebujemy mediów tych, i ten Deon i tak dalej. I tu chciałem księdzu bardzo podziękować za to, bo media są w życiu społecznym niezmiernie ważne. I to nawet jeżeli nam się wydaje, że są ważne, to są ważniejsze niż nam się wydaje. To jest
jedna sprawa i drugi temat, który mi też uważam, że ksiądz się strzelił w dziesiątkę, to jest ta sprawa rodziny. Te dwa tematy, które ksiądz tutaj ciągnął, rozpoczął i tak bardzo był aktywny na tych dwóch polach, są zasadnicze i to jest takie legacy. Coś, co ksiądz Jerzy, ojciec Jerzy po sobie pozostawił, coś i to jest dla nas też taki drogowskaz, właśnie te okulary, że te kierunki są podstawowe i bez nich ani rusz, ani dla naszego katolicyzmu, ani dla naszej tej części naszej patriotycznej. Bez rodziny, bez mediów nie mam o czym myśleć, żeby przetrwać. Dziękuję bardzo. Ja też nie napisałem, nie wiem. To proszę bardzo. Ale dwa trzy zdania dla ojca Jerzego, bez patosu i bez rymu oczywiście. Bo najbardziej mi przypomina ojciec właśnie ojca Piotra Skargę, którego proces się chyba toczy. I chcę podziękować ojcu za to, że wrócił mi wiarę w niektórych współbraci, którzy już nie są współbratami. Ojciec wie, o których ja nie wymieniam. Nie, 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 nie o to chodzi. Nie, nie, nie. Ojciec wie. Tych to jeszcze trzeba trochę wysiłku. Są tacy w ich zakonie byli. I ojciec mi przywrócił tą wiarę. Właśnie, że to, co ktoś zepsuje, to drugi w dwójnasób naprawi. I to ojciec właśnie spowodował. Jakoś przylgnąłem do ojca od początku i tak przyglądałem się. I zawsze mi ojciec przypomina właśnie księdza Piotra Skargę. I życzę wszystkiego, co najlepsze tam właśnie w Polsce. I dalej niech się to dobro za sprawą ojca dzieje. Proszę zapisać, przysłać mi pani Janie tutaj do... Dobrze. Ja chciałam dołożyć tutaj, bo tak Robert zaczął o rodzinach. No skoro mamy to wieczór poetycko-wspomnieniowy, więc tak myślę, że nie będziemy płakać, tylko będziemy mówić, prawda? Zresztą ojciec by się źle czuł, jakbyśmy płakali. No więc ojciec z tą rodziną to po prostu to strzał był w dziesiątkę tutaj, absolutnie. Pielgrzymki przede wszystkim, pielgrzymki do Merville i tutaj do Twin Lake, kolędowanie rodzinne w styczniu, nie tylko spotkania, no wiadomo grillowanie najpierwsze, jakie tylko jezuici tam grillują, to pierwsze zawsze ojca. I te spotkania są niepowtarzalne. Wcześniej, pamiętam, modlitwy, mieliśmy takie grupy modlitewne, spotykaliśmy się. Brak mi słów jest, ja mam tyle do powiedzenia. Chciałam coś napisać ojcu, ale no niestety nie jestem w stanie napisać na dzień dzisiejszy, ale do wtorku napiszę i dołączę do tego wszystkiego, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Zaczęłam pisać i wszystko jest za mało, wszystko jest nie tak, wszystko jest niedobrze. No ja sobie wyobrażałam, że ojciec już tu będzie z nami, tutaj będzie i będzie i nigdy stąd nie pojedzie. Będziemy się nim cieszyć. Ale no jest jak jest, no. Pan Bóg przysyła, Pan Bóg zabiera, a przez człowieka, no i nic na to nie poradzimy, ale myślę, że będziemy się odwiedzać, ojciec przyjedzie do nas tutaj, do Chicago, zaprosimy go prywatnie, a oczywiście przenocujemy, bilet kupimy, oczywiście, a my jak będziemy w Polsce, to ojciec nam da adres i będziemy też ojca odwiedzać. Ja myślę, że tak będzie najlepiej. Prawda? Ksiądz gotowy dać ten adres. Ale absolutnie da nam, na pewno. Więc ja myślę tak, ojcze, że nie ma słowo jedno dziękuję, to jest za mało. Za mało. Nie ma takiego słowa, które by moglibyśmy wyrazić swoją, naszą wdzięczność. Nie ma takiego słowa. Bo ojciec był taką wiarą, miłością i nadzieją dla nas. Dla nas wszystkich tutaj. Ja odczułam bardzo to, bo i także Picha, i poeci robiliśmy, i Misterium Męki Pańskiej pod duchową opiekę ojca i robiliśmy jasełka, i różne rocznice, dożynki. To wszystko działo się tutaj tak. Właśnie dzięki ojca spojrzeniu, dzięki błogosławieństwu, dzięki takiej cudownej atmosferze. Nie wiem skąd ja miałam tę energię, nie umiem powiedzieć skąd ta energia mi się brała, ale ja na skrzydełkach tu leciałam zawsze, bo wiedziałam, że ojciec czeka z otwartymi ramionami, czasem spóźniłam się w zagonieniu, nie napisałam ogłoszenia, ojciec do mnie dzwoni albo e-mailem, pani Alino, bo jeszcze nie ma ogłoszenia, a impreza. Także mnie poganiał bardzo. Słuchajcie, no warto o tym mówić,
No i będziemy się modlić oczywiście, żeby ojciec, no jeszcze przyjechał tu do Chicago. Może się coś wydarzy takiego. Odbieram ci głos w takim razie. Proszę bardzo. Odbieram głos, ponieważ zawsze staram się być taka cicha i skromna, ale zawsze mi żal, nie jestem. Nieprawda, wcale ja nie cicha, nie skromna. Nigdy nie byłaś skromna, ani cicha. Ale się stara. Okay. No tak, wszyscy chcą się zapożyczać, po prostu zgodnie pożegnać. Ja miałam też problem właśnie, co tu napisać, też mi właściwie żaden wiersz jakimś nie przychodził mi o księdzu, ale ogólnie o wierze. Ale takie, zamiast wiersze przeczytam, za czym przeczytam, to właśnie przeczytam tą część pożegnania takiego i moich rozmyśleń. Drogi ojcze Jerzy Karpiński, przyjechałeś do nas jak niespodzianka, nowy opiekun duchowy zrzeszenia literaci, poeci czy galgowscy przyjęli cię z entuzjazmem. Ciekawa postać, tyle miejsc, tyle ludzi, tyle życia, tyle wiedzy i doświadczenia. Zawsze znalazłeś dla nas czas, by powiedzieć słowo na naszych wieczorach. Choć ciągle zabiegany w kościele, w różnych grupach działasz, głosisz Słowo Boże, organizujesz wycieczki, pikniki, pielgrzymki, pełen ofiarności i pomocy, słowo wstępne dla poetów. Kącik w gazecie, by dotrzeć do człowieka. Czytając Twe artykuły, myślałam, jak trudna jest droga kapłana z powołania w dzisiejszych czasach i na emigracji. Los wiedzie ludzi różnymi ścieżkami. Spotkałeś na niej wielu ludzi, chcących się zbliżyć, liczących na Ciebie, lawiną słów zasypywali, ludzkie problemy, intencje, przemodlenia. Niech pozostaną z Tobą, niech pozostanie z Tobą radość wędrowca. Dobre wspomnienia da dalszą drogę życia. Nie każdy znalazł tę chwilę czasu, by porozmawiać z Tobą. Czas przeznaczony przemija. Każdy idzie drogą przez Boga mu daną, zapominając, że wszystko przemija i ma swój koniec. Szkoda. Tak niespodziewanie odchodzisz. Smutek, że odchodzisz. Radość, że mogliśmy Cię poznać. Wspomnienia z nami pozostaną. Powitania, pożegnania to ludzka sprawa. Życzę zdrowia, dużo wiernych, oddanych Bogu, by słowo naszego Pana odnawiało duszę, budziło sumienia, a praca kapłana była owocna przez ręce Jezusa. Niech Bóg ma Cię w opiece i błogosławi. A może przeczytam właśnie taki wiersz, który, a przynajmniej jeden na razie, mimo że Alina pozwoli. O Panie, mówisz znakami, wciąż nas uczysz i upominasz. Lecz czy my dostrzegamy, czy my to słyszymy? Bez dźwięku i słuchu, bez horyzontu wzroku i ugięta hardość człowieka XXI wieku. Bez hamulcy pędzimy w nieznane, bez obaw, przeszczepieni w nowy świat, bez sprzeciwu. Czy to dla nas lepsze? Czy my tego chcemy? Czy to, co było normalne, już szczęścia nie daje? Zagłuszamy swoje sumienie. Ilu dojdzie do raju Królestwa Twojego? Nie możemy żyć wbrew Twoim prawom. Obudź ludzkie serca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że teraz będzie fajnie, jak nam znowu Maria zagra na tych pięknych skrzypeczkach, tak pięknie. I tym razem będzie, co to będzie? Medytacja, Rosneta. Prosimy bardzo. Oczywiście dedykacja, wszystko dla ojca Jerzego. Telefon podaruj sobie z telefonami. Mamy żywą muzykę. Dziękuję. Wyżej.
zaprosimy cię później. Czy ojciec chciałby coś powiedzieć do nas, czy później jeszcze? Bo jeszcze my mamy, jeszcze mamy, jeszcze mamy. A może dwa razy. Bardzo proszę. Prosimy bardzo. Prosimy bardzo. Jestem taki tak w połowie. Może ojciec by usiąść? Nie, nie. Witam radę jeszcze. Jestem bardzo widzę zaskoczony i bardzo naprawdę wdzięczny za waszą taką mobilizację i że jesteście tak razem cały czas, przez odkąd pamiętam i mimo takich różnych okresów i różnych szarpań, problemów, które były szarpania. I tak się kiedyś przeglądałem gdzieś tak w internecie, bo to dużo można czasem widzieć. Patrzyłem między innymi na Feblik Wrocławski, coś takiego, bo ta moja studentka też zarządzała tym. To jest taka grupa artystów we Wrocławiu. Była. Przez szereg lat była. Pani ta tak się dobrze opowiadała, pani Janiak się tak dobrze o tym Febliku wyrażała i tak dalej. Ty we Wrocławiu jesteście, tak? No właśnie, nie znacie Feblik Wrocławski. To jest takie środowisko artystyczne, kulturalne. Ja byłam tam. Trochę, prawda? No właśnie, a tymczasem nie ma, strona znikła, nie ma. Ja jestem w kontakcie z Danką, no ale po prostu. A tutaj widzę jeszcze i druga rzecz, patrzę się jak lgną do was ci, którzy z Polski, jak się zapisują, jak są, uważają za... A gdzieś na stronie któregoś z poetów polskich znalazłem curriculum vitae i dwa dyplomy, które dostał tutaj z chlubą umieszczone zdjęcia, że dostał ja, bo był na jesieni poetyckiej, na wiośnie poetyckiej, tutaj gdzieś był i umieścił to na stronie jako takie właściwie jedyne wyróżnienie, które miał i ceni sobie to jako wyróżnienie. Więc to jest właśnie taki przykład systematyczności. To jest takie budujące, żeby systematycznie ten. I ja powiem tak, że ja się nie spodziewałem, że będę przeniesiony. To jest decyzja przełożona, ja się nie spodziewałem, byłem po prostu zaskoczony. Od kilku miesięcy wiedziałem o tym, że było coś takiego. Ja myślałem, że jeszcze trochę popracuję tutaj, no ale jak taka decyzja jest, ja nie będę walczył po prostu. Nie jestem z tych ludzi, którzy będą konfliktować, bo to nie ma sensu, prawda? Jak rąbek jest... tajemnicy nam ksiądzu. Jakie rąbek tajemnicy? No to nie jest tajemnica żadna, bo to już jest ogłoszone. Ja dzisiaj miałem dostać wizytówki, moje wizytówki, ale nie przyszły jeszcze, bo chciałem już rozdać. Tam jest numer telefonu, adres w Bytomiu, wszystko jest. O, do Bytomiu? Na Śląsku. Także, że to, i zapraszam, jeśli ktoś gdzieś tam będzie w tamtych stronach. Mówię, to było dla mnie zaskoczenie. I tym bardziej, że jeszcze, szczególnie w sprawach tych rodziny, tam się nie utrwaliły pewne rzeczy. Bo my na ten temat nie mówimy i zdjęcie ze spotkań nie publikuję. Po prostu to są sprawy bardzo osobiste. I jeśli by opublikować zdjęcie żony na przykład gdzieś na jakimś spotkaniu naprawczym na przykład, no to mąż, koledzy męża mu wytkną od razu, słuchaj, co tam u ciebie w domu się dzieje, że twoja żona tam i tam chodzi na przykład, tak. Nie? Więc my przyjmiemy, to jest zasada taka, że to, co się na spotkaniu w sali nie mówi, mówi, to się nie informuje, zdjęcie nie robi, następnie nie mówi się także, kto przychodzi, nawet się nie mówi, kto przychodzi na spotkania, nazwisk nie zapisujemy, znaczy są zwykle do wewnętrznego użytku, ale normalnie, i tego to już jest w tej chwili kilkaset osób, które przeszli przez te spotkania teraz, no właśnie mówię, nieutrwalone jeszcze, bo w tym od roku mniej więcej zaczęli się księża w to włączać w sposób taki odpowiedzialny. I to, co mogę powiedzieć, że w tej chwili już na pewno będzie taki dobry, mocny ośrodek będzie na Górce. Na Górce, tak jest, Willow Spring na Górce. Mówię, będzie, to znaczy już jest. Już jest i pomaleńku tam, proszę wziąć, przeczytać ogłoszenia, które tam są w biuletynie Kościoła na Górce. Bardzo ładne ogłoszenia ksiądz proboszcz tam daje w tej chwili. I tam już jest termin spotkań, już tam spotkania były i będą dwie. No to już po prostu jest tam grupa ludzi, która o to się będzie troszczyć. I jest ksiądz, który tam jest opiekunem. To jest ksiądz chyba Konrad. Konrad, tak. Ksiądz Konrad. Ojciec Konrad, on naprawdę tak się zapalił.
dążyły do tego i to już od roku żeśmy tak jakoś dążyli do tego, z tym, że nie było. Teraz jest tam 5 osób takich, którzy są 5 czy 6 gotowi, odpowiedzialni. Wczoraj mieliśmy spotkanie też w tej sprawie, to było 16 osób tam stamtąd, tamtejszych, którzy tam żyją. Więc oni tam po prostu coś zrobią dla takiego, mówię, nie tyle wsparcia, ale takiego pogłębienia duchowego, tak trzeba powiedzieć, nie? I tam już jedna grupa idzie u świętego Daniela, regularnie spotyka się, tam już kilka grup przeszło, niektórzy, no właśnie, to jest dobra rzecz. Ja zdradzę, to jest, ktoś chce przyjść, to przychodzi, ktoś nie chce, to nie przychodzi. To mamy taki konkretny program pracy nad sobą, który obejmuje okres jednego roku i tyle. I jak ktoś chce, przychodzi, to znaczy, że akceptuje wymagania, będzie codziennie poświęcał na to jakieś 20 minut i dostanie zadania do zrobienia. Jeśli to zrobi, to naprawdę, jeśli ktoś zrobił, to zmiana jest gwarantowana. Gwarantowana. Pan Bóg gwarantuje, ja wiem, bo tam też jest element duchowy i psychologiczny. I duchowej, tam jest spowiedź generalna z całego życia, a zasada jest bardzo prosta. Jak coś się źle gdzieś dzieje, to nie ma jednego tylko winnego, ale każdy po trochę ma winę i każdy, jak chce coś naprawić, to trzeba zacząć naprawiać od siebie, nie? Ale to nie jest tak źle, nie tam, gdzie źle jest, bo tam, gdzie są problemy, ale tam, gdzie wymagane jest jakieś pogłębienie życia duchowego, polepszenie w rodzinie czy w małżeństwie. No więc tam już jest kilkadziesiąt osób, które przeszło, właśnie mówię na południu, nie? I to jest, właśnie to mówią o góralach, to przecież to są tacy sami dobrzy ludzie jak i inni. Inni górale, nie? Prawda, także, że tego. No i przychodzą i prowadzą i to wczoraj była między innymi o tym mowa, że tam tych trzech panów mówią tak, dziewczyny, panie mówią tak, słuchajcie, wy trzej, po kolei macie iść do Gętka, czy gdzie? Do Gętka? Do radia, nie? A jak mówi to, mówi nie do Gętka, mówi macie iść tu trzech chłopów, panów do kościoła po mszy i zaprosić ludzi. Jak wy we trzech panowie pójdziecie i powiecie, to na pewno ludzie was usłuchają. Jak po góralsku powiecie, to są górale, nie? To są tacy. Więc mówię, ale tak samo i tutaj, tak samo już się zaczęły spotkania w Lombard i też ksiądz tamtejszy, ksiądz proboszcz, się w to włączył. Tam w ubiegłym roku planowaliśmy, ale ksiądz, który miał tym, jeden z tych księży, dwóch, którzy tam byli, to jeden zachorował w Polsce, drugi zmarł i to wszystko się odciągło i teraz ksiądz proboszcz tam już stworzył grupę spotkań takich, które i on będzie miał pod opieką. Teraz jeszcze staramy się, żeby było u Zachariasza. Tak między nami, to nie jest jeszcze oficjalne, bo to trzeba tam z proboszczem wszystko pozałatwiać, ale żeby było w języku polskim u Zachariasza i tego. I to byłby ksiądz Karmelita, który przyjeżdża, Andrzej Gbur, który tam przyjeżdża. Jeśli to wyjdzie, jeśli to się uda, za miesiąc, dwa, to może ja chciałbym to jeszcze, żeby to było, prawda, taki ośrodek z własnym księdzem. Tutaj też jest się, ktoś jeden, drugi ksiądz się włączył, ojciec Marek Janowski się włączył na Władysława, także, że ten temat, ta sprawa powinna iść dalej. Kto będzie koordynował, jak ojca nie będzie? To tyle serca da. To jest ruch ludzi świeckich. Ja zacząłem, bo nikogo nie było, ale to jest ludzi świeckich i to jest dosyć mocno sformalizowany. Co to znaczy sformalizowany? Że każdy jest zarejestrowany w Polsce jako Stowarzyszenie Świeckie, not for profit, jako Stowarzyszenie Katolickie, które ma swojego opiekuna duchowego wybranego przez Episkopat Polski, przez Konferencję Biskupów i terytorium działalności Kościół Polski na terytorium Polski. Tutaj jest dokument, dekret, ja mam biskupa Wypycha, jak on delegował arcybiskupa. Teraz jak ja odjadę, będzie wyznaczony ktoś inny i też dostanie od arcybiskupa czy od tegoś dokument upoważniający, także to jest pod tym względem. Druga rzecz, każdy, kto uczestniczy tam, to składa pewną deklarację. W Warszawie jest, i to jest ruch ludzi świeckich, więc tutaj jest ekipa ludzi świeckich, 23 wolontariuszy w różnych przygod. Ja się cieszę z tego przede wszystkim, że zostali przygotowani tacy oddani wolontariusze, prawda? Ja myślę, że oni nie stracą ducha, nie?
Więc dlatego, i to jest najważniejsze, bo to oni wykonują pewną pracę. Ksiądz oczywiście jest potrzebny jako opiekun duchowy, ale oni wiedzą, co trzeba robić, jak tym dalej wszystkim iść i tak dalej. Oczywiście, no ja byłem takim, no, który rozpoczął to i dlatego, ale to ja myślę, że to, znaczy nie myślę, jestem przekonany, że to będzie, czyli to jest wszystko to, co jest niewidoczne. To jest bardzo potrzebne teraz. Bo widzimy na przykład, ja się śmieję, że zrobiliśmy, mówię im tam, w tym wolontariuszom, urządziliśmy ten opłatek i mówię, patrzcie, jest taki sam jak Radio Maryja. Też było 450, czy ile tam, 450 osób było w Radio Maryja i u nas tak samo, 450, dokładnie tyle samo, 448 obiadów, dokładnie tyle samo. A mówię, nawet lepszy, bo Radio Maryja trwało 3 godziny i telewizja trwała, a u nas 6 godzin, prawda? Pamiętacie, ci, którzy byli, to wiedzą, że 6 godzin trwało, nie? Więc to jest opłatek, który, ale to jest to, co jest widoczne, o czym gazety mówią, czy coś. Ale to, co niewidoczne, to jest przemiana ludzi, którzy przychodzą na spotkania, którzy się nawracają, są tacy, którzy wcale nie chodzili do kościoła, a nagle... No i zobaczyli, że porzucić Pana Boga, to znaczy porzucić rodzinę i siebie też. To jest... Ale to ja się rozgadałem, przepraszam, ale dla informacji, dla zachęty innych, żeby mogli skorzystać tam, gdzie będą możliwe. A ja mówię... Tutaj wśród was czułem się naprawdę bardzo dobrze i uważam, że ten mój pobyt to jest jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia. Więc ja chciałbym, żeby to jest wasza zasługa. I ja chciałbym, żeby, no tak sobie myślałem, że jak tutaj zostanę i umrę, to ktoś przynajmniej łezkę uroni, prawda? A gdybym tam, a jak pojadę tam, bo widziałem to prowincjowi, jak pojadę tam, to... To nie będzie tak szybko ksiądz umierał. Jak ja umrę, to nikt mnie tam nie zna, żadna pani, żadna kobieta jeszcze nie zna. I wtedy i mówię, nikt łezki nie uroni za mną, więc ja wolałbym tutaj umrzeć. Jeszcze czas na umieranie. Że tego, więc mówię, to jest naprawdę jedne. I to nie tylko, właśnie mówię, to wasze środowisko tutaj takie, które no jest mocne, w sumie jest mocne, to jest jedyne w swoim rodzaju, jest mocne przecież w tych kilku książkach, które są teraz, jak wrzucić jakieś jedno wasze nazwisko takie czy inne, prawda, albo ci nawet tych, którzy tutaj byli i gdzieś tam odeszli z grupy, prawda, ze zrzeszenia, ale gdzieś tam widać te nazwiska gdzieś w internecie, że gdzieś tam w Polsce czy gdzie indziej, to no po prostu żyje, to nie jest zaistnieli, tak, dzięki nam. Istnieje, tak, zaistnieje. No i wy też istniejecie po prostu i to ludzie doceniają, czy to po polsku, czy po góralsku, czy jeszcze tam jest chyba jedna, druga rzecz była po kaszubsku. Coś tam, prawda, no to jest, chociażby nawet to w Watykanie, co się ukazała ta książka, prawda, no to tam jest... Ile? 40 czy 53 osoby. No właśnie, ale połowa tego to są, czy 60%, połowa to jest tutaj z Chicago i większość to jest ze zrzeszenia ludzi, którzy tam pisają. Czy inne książki, które ja widziałem, gdzie ktoś jest cytowany, jakieś tam zdjęcia, jakieś tam wiersze i tak dalej, wywiady czy coś, czyli jest to docenione. Ja myślę, że tu jeszcze by trzeba, na pewno by trzeba było trochę może nawiązać kontakt, no nie wiem, taki bardziej sformalizowany z konsulatem czy z konsulem, z tym nowym, który... O, zaprosić go kiedyś, pan konsul ten, który nowy jest, przychodzi. Pan Zieliński wyjeżdża teraz, ale ktoś inny... Pan Zieliński nigdy nie chciał do nas przychodzić. No. Więc oni mają wyznaczone każdy swoje działy, ale to trzeba by pójść ze 2-3 osoby, jakby poszły do tego generalnego konsula, do pana tego i... Myślemy mu pismo oficjalne. I tego. Nie, ale najlepiej pójść i porozmawiać, to jest tego, i czy, żeby widział, to też by dobre było, także na pewno to trzeba, no ale... Zrobimy to po wakacjach, zrobimy to. No właśnie. I tego, także cieszę się bardzo, dziękuję bardzo, że można tylu poznać. I mówię, to jeden z najpiękniejszych... Na takie wiadomości, jak tam się ksiądz czuje.
No, jak się tam czuje, no, jak tam, no, to będziemy robię, widzieć, Alinka jak tam będzie. Teraz to, nie pytamy nic, ojca, ten ojciec opowiada, potem my. Za dużo. Dobrze, Toma, jeszcze jest druga, przerywnik taki malutki. Dziękujemy bardzo ojcu. Jeszcze ja sobie nie wyobrażam, nie wiem jak wy, ja sobie nie wyobrażam naszych spotkań bez takiej nie czasami bardzo długiej wypowiedzi, ale jakże wartościowej, jakże cudownej wypowiedzi. W naszych książkach, w almanachach, nie wiem czy wszyscy czytali to, co ojciec napisał. To są arcydzieła poetyckie. To są arcydzieła. Teraz zobaczycie, jakie będzie arcydzieło. Ta książka, która na przestrzeni czasu wychodzi. Na pewno we wrześniu będziemy już tę książkę mieć. Jest po prostu niesamowite. Coś pięknego. Najpiękniejsze słowa, jakie kiedykolwiek mieliśmy w naszych almanachach, to są właśnie ojca Jerzego. Proszę no nie, bardzo. Nie trzeba tak ja mówić, bo to co najpiękniejsze, to jest zawartość tego almanachu. Ale ja ojciec ładnie przeglądałem ostatnio, bo ja mam w komputerze, więc... To jest prawdziwe. Jerzy Woldański ciągle pisze o nas, mówi właśnie w Leśnicy koło Wrocławia. No cudowny, wspaniały, nie był tu u nas nigdy, ale jest naszym członkiem. Terenia zawsze czyta jego wiersze, jest rodzina oczywiście. No i ja myślę, że tak, chrzeszczeniec, tak. Ja myślę, że to jest wyjątkowy prezent dla nas, Jerzy Woldański, tutaj jako członek zrzeszenia. Zawsze ma wiersze na czasie, zawsze wtedy przysyła, kiedy potrzeba, 2 tygodnie wcześniej. Nigdy się nie spóźnił jeszcze, ja przynajmniej nie zauważyłam tego, że się spóźnił. Także ogromnie się cieszymy, że mamy. No, teraz pozwolę sobie przeczytać. Owoce z drzewa dobrego, słowo opiekunie chicagowskich poetów księdzu Jerzemu Karpińskiemu. Życie jest wyborem pomiędzy dobrem a złem. Jest niczym symbol białej gołębicy. Duch często wieje, kędy chce. Woda jest źródłem wiecznego życia. Patrzyłeś na twarz Jezusa w obrójcu, jak modlił się do swojego Ojca. Słuchałeś słów skazania na górze. Wielbiłeś świętość Pani z Jasnej Góry. Wybrałeś drogę ziemskiej prostoty, idąc przez trudy odległych gwiazd. Człowiek nie dotrze za linię horyzontu, jeśli nie pozna tajemnicy Boga. Umysł zbyt wątły szuka wsparcia w duszy. W sercu szukamy ludzkiej miłości, bez której wokół tylko ciemność. W paciorkach różańca szukamy wytchnienia. Ojcze duchowny, opiekunie poetów, zawiodłeś nas do labiryntu natchnień. Uczyłeś poszukiwania prostych praw, nawet w popiele w spalonych chwastach. Bóg dał nam wybór wielu dróg, tak wiele w mocy ludzkiej woli. Dziękuję Ci, Ojcze, za każde słowo. One nas oddalało od zła. Kto następny? Darek. No, Darek Rydliński ma swoją książkę piękną, którą promował kilka razy tu w Chicago. Znamy go wszyscy z wierszy miłosnych, ale nie tylko z patriotycznych również. W almanachach ma swoje wiersze i w tych miłosnych ostatnio, prawda? Jeszcze ten nie wyszedł, jeden, który miał być patriotyczne wiersze. Jeszcze Dąbrowski nie wydał, ale wyjdzie. Ojciec Jerzy, jak anioł na ludzkiej ziemi, niosący tułaczy los. Nadzieję tym, co zwątpili, i ciepło otwartych rąk. Moc wiedzy, by wyrwać z ciemności, wprowadzić w zbawienia krąg i cały pokład radości, że świata i elektroniki stron. Swą duszą na wschód zapatrzony, słowiańską rozlewa moc i grają mu pieśni i dzwony. On kroczy, rozświetla noc i tylko na chwilę przystanie. Poprawi brodę i pas, łagodnym wzrokiem obejmie ziarno miłości zasiane w nas. Pamiętacie, że ja zbieram te wszystkie wasze wiersze i ojcu. Kto jeszcze? Wiesia? Ja jeszcze czytam. Do ciebie? No.
Ja przeczytam takie. Kochani, chcecie teraz wziąć sobie kawkę do stoliczka? To zróbmy 5 minut, możemy? 5 minut przerwy. Przeczytasz to, przeczytaj. Dziękujemy Ci, Ojcze drogi, za wszystkie lata z nami spędzone, za motywację do dalszego pisania i do nowych natchnień szukania. Byłeś dla nas niczym wiatr dla łodzi, który pozwalał nam płynąć naprzód. Życzymy szczęśliwego powrotu do kraju oraz dobrego zdrowia w służbie Bogu. Kochani, ale nie więcej jak 5 minut. Bardzo proszę, dobrze? Można się poczęstować, wziąć sobie do stoliczka. Antoś do dzieła. A nie wiem, ile możemy być, ile ojciec może tutaj, nie? Spokojnie, spokojnie. Do rana. Proszę bardzo, mamy wszystko jest. To wyłączyć ten. Wyłączyć ten. To wyłączyć. Tak. Panie Piotrze, pan wyłączy. Gdzieś tam na. A pan Piotr poleciał gdzieś? Ja nie umiem tego wyłączyć, ojcze. Ja nie umiem tego wyłączyć. Żeby nie popsuć. Zostawię, że ona przyniosła, niech będzie. Jak on tam nie na. Pani Adam, gdzie jest? Pani Adam, gdzie jest? Gdzie jest Pani Adam? Drodzy Państwo, musimy się maksymalnie skupić, bo ja nie mam swojego sprzętu. A... No właśnie, idzie mama. Ładnie jest, biegnie. Leci, ładnie. Pani Ado, prosimy tutaj. Mamy już Pani też. Popatrzcie, bo nie wiem, mam jeszcze tak się. Wszyscy chodźcie. Ja niestety nie mam swojego aparatu. Co mam zrobić? Co zrobić? Skupić się maksymalnie. Malenko, ty jesteś dobra, to jest okej? Ja mu dał swój aparat. Słuchajcie, jesteś wysoka, nie będziecie... No chcę kuśnąć. Okej, pomalutku, ja pomogę. Uwaga! Uwaga, uśmiechnijmy się. No kogucik zapieje? Nie, nie ma aparat, jeszcze poczekajcie. Może wyjdzie, może akurat wyjdzie. To by było fajnie. Ja bym dała. Zobacz, Andrzej, ja nie wiem, czy będzie. Ale. Jeszcze mamy. No. Proszę bardzo. Ale wszyscy pójdą siebie. Dziękujemy bardzo. A z tamtego coś wyszło na bardzo. No już zaczynamy, bo jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia fajnych. Kochani, to co? Potem jeszcze się pogościmy, a teraz kontynuujmy dalej, bo jeszcze parę osób coś napisało fajnego.
chcą przeczytać. Jest jeszcze wiersz pana Siuka. Ja się nie wiem, dlaczego nie ma. Nie wiem, dlaczego nie dzwoniłam do niego, bo nie miałam telefonu, dopiero dostałam telefon. Ania Konarska przysłała wiersz i dlatego też trzeba przeczytać Ani Konarskiej. Bożena Pawłowska-Kilianowski przysłała wiersz i dlatego te wiersze muszą być przeczytane. Jeżeli ktoś chce Ani wiersz przeczytać, to ja bardzo... O, Eleonora, bo ona tak, miała króciutki, więc przeczyta, tak? Chodź. Pewnie, no. A co? Chodź, Leonora, przeczytasz, żeby każdy miał swój udział. Piękny. Ania Konarska w sierpniu przysłała ten wiersz już i jest. Drogi ojcze, to jest cały. Tak, Ania długo pisze. No uwaga, skupiamy się już troszeczkę, siadamy, siadamy. Ani Konarskiej wiersz. Ania Konarska jest w Polsce, córka chodzi na studia. Jak byłam w Polsce, to przyjechała do Warszawy na lotnisko, widziałyśmy. Oczywiście widziałyśmy się parę minut, ale widziałyśmy się na lotnisku. Jest kochana, pełna entuzjazmu, bardzo tęskni za nami, za spotkaniem. Mówi, nic jej w Polsce nie brak, tylko naszych spotkań. Proszę bardzo, Ani wiersz dla ojca. Drogi ojcze Jerzy, wracamy do kraju, gdzie pięknie kwitną kaczeńce, pola pokrywają czerwone maki, a rumianki kłaniają się przy podmuchu wiatru. O, dziękuję, to dla mnie. Mamy szczęście dotykać ziemi, po której ojcowie stąpali, pradziadowie walczyli o każdą miedzę, płot i zagrodę, a przy kapliczkach matki się modliły. Mamy szczęście być ostatnimi świadkami malowniczej Polski, tej polskiej Polski, gdzie umorusany chłop był bohaterem wierszy i opowiadań, a w zagajnikach tliły się uczucia. Pierwsze spojrzenia i westchnienia, muśnięcie ust, dotyk rąk, zawstydzenie, a polskie drogi wysadzane topolami i wierzbami dumnie kryły i kryją historię narodu. Wracamy do domu, którego może już nie ma. Wracamy, by go odbudować, niosąc bukiet miłości z powiewem wolności, wspierając tych, którzy nadal walczą. Bagno zdrady, prywaty i niegodziwości wciąż roztacza się po całej polskiej krainie. A my wracamy do miejsc, gdzie zaczęło się nasze życie, spełniając wolę ojców i matek, byśmy wrócili, bo drogi jest każdy przydrożny kwiatek, być może opłakujący leżącego w dole bez nagrobku, okrutnie zabitego, co o wolną Polskę oddał serce i życie. Krzyczeć by się chciało. Wracajcie, Polacy, bo tu trzeba walczyć, by zachowała się Polska cała, Maryi i Jana, Jerzego, Stefana i moja, ta, którą ukochałam. Anna Konarska, sierpień 2017. Dziękuję. Proszę o brawa dla Ani. Czyli nawet ci, co opuszczają tutaj Chicago, wracają do ojczyzny, pamiętają o naszym zrzeszeniu, przysyłają wiersze. Czyli nie jesteśmy aż tacy źli, jak niektórzy nas oceniają. Bardzo proszę, kto następny? Ewa. O nie, o, Antoś leci. Ewa leciała dobrze. Ja mam takie ogólne, ale takie refleksyjne i dziękuję Bogu, że miałem szczęście tu was spotkać, ojca przede wszystkim spotkać i was wszystkich. No, nigdy nie myślałem, że w ogóle będę w Ameryce. Widać, Pan Bóg pisze scenariusze. Niektórzy o tym nie wiedzą. Napisałem takie ogólne przemijanie. Zwykle po utracie doceniamy wartość młodości, urody, zdrowia i przyjaciół. Gdy kochana mama odejdzie przedwcześnie, czy przeminie wiosna przystrojona w kwiaty? Przemijanie nie winno wzbudzać w nas refleksję, aby wespół z bliźnimi cieszyć się istnieniem, by wzrastać w miłości do Boga i ludzi. Nim niespodziewanie opuścimy ziemię, albo Chicago jako ojciec. Ale jeszcze takie króciutki napisałem tydzień temu. Spotkania. Mijają się ludzie na ulicach i w parkach. Mijają się w sklepach, szkołach i świątyniach. Czasami przelotnym spojrzeniem na kogoś dozgonna miłość nagle się zaczyna. Czy to jest nam pisane z woli Pana Boga? Czy owe spotkania to czyste przypadki?
Dla ludzi wierzących jest to przeznaczenie. Niewierzący uparcie czynią z tego żart. Proszę bardzo, to był Antoś Bosak. No, Antoś Bosak to nie tylko rzeszenie literatów, ale wiecie doskonale, że graj w Misterium Męki Pańskiej Piotr, słynny Piotr, ta główna jego postać, od lat już gra. Zresztą jak Andrzej Chojnowski wjechał do Polski, no to został właśnie Antoś i wiele innych ról. A tu mamy teraz właśnie Ewę, już cię nie daję. Kochanie, to jest to? Tak, to jest to. Pożegnanie ojca Jerzego. Czy łatwo pożegnanie zamknąć tylko w mowie? Piastujemy razem przeżyte wspomnienia. One z czasem prysną, jak srebrzyste krople losy. Dni minione nie wracają, choć schowane w pamięci, przymglone, rozmyte latami. Siła papieru poezji pisanej uwieczni wszystkie nasze słowa wpisane w Twoje pożegnanie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko, mądre rady, wyjaśnienia. Dziękujemy za delikatne upomnienia. Dziękujemy za to, że jesteś bliski nam wszystkim. Dziękujemy za poświęcony czas, za cierpliwość, słowa otuchy. Smutno nam, musisz odjechać. Cóż, taki los. Znieruchomniały czas, jak zbicza trzas. Słońce wraz z niebem się wzrusza. Wilgotne oczy otoczmy milczeniem. Kochany ojcze Jerzy, jak można pomieścić w sobie tyle troski, miłości i ciepła? Jak można darować innym wiele uśmiechu, dobroci, radości? Jak można zdobywać chęci, by w trudnych chwilach nieść pociechę? Od Boga Twoje zdolności, Ojcze Jerzy, jesteś cudownym człowiekiem. Życzymy Ci zdrowia i sił, opieki Boga Najwyższego. Pamiętać będziemy w naszej modlitwie. Łączyć nas będzie Facebook oraz inne rzeczy dostępne w wirtualnym świecie. Pięknie, nasza Ewuna. Dziękujemy bardzo, Ewuny. Ja to tak wywołuję troszeczkę, rządzę się, bo jestem od tego, żeby rządzić. Więc chciałabym wziąć, zawołać Jana tutaj, Żółtka, ponieważ on nie napisał dzisiaj nic, ładnie mówił, ale nie napisał. A on lubi czytać i ładnie czytać, więc przeczytaj dzisiaj od Bożeny Kilianowskiej Pawłowskiej, naszego członka zrzeszenia z Kanady. Jest tutaj pożegnanie i jest jej wiersz. Lekarz dusz. Drogi ojcze, choć Bóg nas nie postawił na tej samej drodze życia i nigdy nie spotkaliśmy się osobiście, jednak ufam, że jako Jego dzieci, Boże dzieci, ta droga jest wspólną zawsze. Począwszy od dnia Chrztu Świętego, Ojciec usłyszał Jego zawołanie: pójdź za Mną, i spełnia Bożą misję w różnych zakątkach świata. I właśnie ostatnio postawił na kolejnej ścieżce życia, a każda prowadzi do Niego. Życzę, aby ta nowa ścieżka była wypełniona Bożym błogosławieństwem. Dziękuję za duchową opiekę nad promowaniem dziedzictwa polskiej kultury, co się najbardziej zarysowało między innymi troską nad Zrzeszeniem Literatów Polskich imieniem Jana Pawła II Chicago. Stał się ojciec niczym biblijna lampa, której nie przykrywa się garncem. Teraz będzie brakowało tej pełni światła, jednak jest też i nadzieja, że ta światłość pozostanie w tych wszystkich, którzy czerpali z niej energię życia. Dziękuję ojcu wierszem Lekarz Dusz z mojego tomiku wierszy religijnych. Spróbuj go odnaleźć, życząc, by jako boski lekarz ludzkich dusz zawsze hojnie darzył w konfesjonale maścią przebaczenia. Serdecznie pozdrawiam Saskatoon w Kanadzie wraz z modlitewną pamięcią Bożena Pawłowska-Kilanowska. Teraz Lekarz Dusz. Chirurg w konfesjonale. Usunie garb grzechu i wrzody na sumieniu. Swym boskim skalpelem przetnie ciemność duszy. Poda kojącą maść przebaczenia i bandaż, stułę, byś owinął rany. I według recepty przez Niego wydanej zażywaj modlitwę ze 3 razy dziennie,
niech dusza nie więdnie. Bożena Kalinowski-Pawłowska. Takich mamy członków, którzy doceniają naszego opiekuna duchownego i każdemu jest żal. Jest jeszcze wiersz Droga Władysława Panasiuka. Nie wiem, dlaczego Władzia dzisiaj nie ma. Po prostu nie wiem. Nie miałam telefonu do niego. Dopiero ojciec Karpiński mi dał telefon, bo jakby utopiłam swój, znaczy wyprałam. Więc a kto chce przeczytać ten wiersz? Nie, ja nie jestem najważniejsza. Są ważniejsi ludzie. Darek, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czytaj, Panasiuk. Proszę czytać głośno. No już przeczyta Darek. Darek ma też głos. Władzia Panasiuka. Władziu Panasiuk, znamy wszyscy go, krytyk literacki, uznany w Polsce, pisze w różnych czasopismach literackich, prestiżowych. Jest naszym honorowym członkiem, cieszymy się ogromnie. Proszę bardzo, czyta Darek. Droga. Tyle jest na ziemi dróg, po których staje ma stopa. Na rozstajach błądzące myśli, jaką obrać stronę. Rozkołatane serce drży jak osika, kiedy ostrze blisko, wiem. Prowadzisz mnie, gdzie otworem stoją bramy. Trudno dorównać twoim krokom i pojąć myśli, ale lubię iść za tobą i o kamienie ocierać stopy. Niech krwawią i znaczą ścieżki, by inni nie błądzili. Z tobą jest mi po drodze. Proszę, brawa. Teraz będzie wiersz Sekut. Jeszcze tak, wiersz Wiesławy Sekut, Grzywacz. Dla ojca Jerzego. Kim są aniołowie? To istoty skrzydlate, te bez skrzydeł, to przyjaciele. Oni wnoszą światło, wzbogacają otaczający świat. To też kapłani z powołania, jak ojciec Jerzy, opiekun poetów, ma pieczę nad rodzinami. Służy radą, pomocą, dobrym słowem, wsparciem. Jego misja u nas się kończy. Inni poznają jego mądrość i dobroć. Ojcze, jesteś niezwykłym kapłanem. Twe serce przepełnione miłością. Dziękujemy ci za lata spędzone z nami. Niech Bóg obdarzy cię swoim błogosławieństwem. Niechaj pamięć o nas w twym sercu pozostanie. Życzymy, żyj nam 100 lat w zdrowiu i spokoju. Ja mam. Masz wiesi? Tak, mam wiesi, absolutnie. Jak mówiłam, nie napisałam nic, ale mam wiersz Powołanie i myślę, że akurat tak coś muszę przeczytać od siebie, prawda? W oczach odbija się światło smugą tajemnicy, błękitem nieskalanej barwy, spojrzeniem nieba. Droga do Boga ogarnia miłością wszystko. Trwa na straży czystości kryształu. Nie boi się sprzedajnych Judaszy, wypełniona wolą dążenia do prawdy. Nieść radość poznawania Boga wypływa z niewidzialnych zakątków duszy. Każdy może się wzbić na szczyt możliwości, poszukać ukrytego źródła, z którego wypływa strumień życia. Może odnaleźć swoje doliny zielonego szczęścia. Ogród oliwny, wspinać się na górę Tabor, na szczyt Golgoty, aby zrozumieć Boga, musi tylko chcieć. Te wszystkie wiersze, które tu dzisiaj przeczytamy. To jeszcze? To jest swój. Z pamięci. A to pani wiersz? Mój. Okej. Alinko, kawał jeszcze. Jakiekolwiek miał zdanie, jakiekolwiek poglądy, jakiekolwiek słów naszych pojęcie. Był dla wszystkich uprzejmy, przyjacielski i dzielny, a pracował sumiennie i święcie. Przyznać musi mi każdy, że w prostocie gołębiej taką siłę, pokorę i mądrość kapłańską okazywał nam wszystkim, i tym starszym, i młodszym, jaką dzisiaj nie każdy potrafi.
powiesz, wady ma jakieś, charakteru usterki, a któż ich nie ma wśród grzesznych pod słońcem. Na zewnętrzną powłokę Bóg nie patrzy, lecz serce, a ojciec Jerzy ma serce szlachetne, wierzące. Na to twoje rozstanie, drogi nam kapelanie, dziś żegna cię cała wspólnota i życzymy ci szczerze, żyj w pokoju, w zdrowiu i w wierze przez długie, a długie lata. I choćbyście szukali po całym świecie takiego ojca Jerzego Karpińskiego, jak nasz, nie znajdziecie. Z głębi serca wołamy, niech nam żyje nasz kapłan, niech nas kocha tak, jak my go kochamy. Dziękuję. Kawał, mogę? Czy już nie ma poważnych wierszy? Poważny? Jeszcze jest wiersz? Bardzo proszę. Ale proszę tutaj. Nie, prosimy tutaj. Tam kamera nie obejmie. Bardzo prosimy. Ja muszę zanieść mikrofon. Kamera nie obejmie. Prosimy bardzo. Ktoś objął kamerę. Dobrze, to my obejmujemy. Dziękuję pani. Bardzo proszę. Moi Państwo, jestem tak szczęśliwa, że Państwo sobie nie wyobrażacie i teraz od dziś będę bardzo żałowała, że nie byłam z Wami. Zapraszamy. Przyjdę. To znaczy, jak tylko będę mogła. Moi Państwo, no cóż, ja mogę powiedzieć... A tu jest ta karteczka, na stole, może Pani... To ta karteczka bardzo ważna. No właśnie, szanowny ojcze Jerzy. Pozwólcie Państwo, tak mi się wydaje, nie, ja po prostu jestem przekonana. Ojciec Jerzy Karpiński to unikat, to osobowość wyróżniająca się, niepowtarzalna, niezmiernie rzadko spotykana, jedyna w swoim rodzaju. A ponieważ, przepraszam za A, rodzina jest oczkiem w głowie ojca Karpińskiego, pozwólcie Państwo, nic nie napisałam dla ojca, nie wiedziałam. Żegnałam nie tak dawno, a może to już było dawno, ojca. Proszę mi powiedzieć, kto to odjechał? A Jerzego? Tak. Sermaka? Jerzego Sermaka. Że przeczytam pokrzepiające słowa w Biblii. Bóg, przepraszam, Bóg umieścił człowieka w rodzinie. Pokrzepiające słowa w Biblii. Rodziny z pokrewieństwa, obowiązku, konieczności, pożądania, a czasami, jeśli ktoś ma szczęście, z miłości. Rodzina i dom, słowa oznaczające stabilność, pewny fundament, miejsce, z którego się odchodzi i do którego się wraca po wsparcie. Miejsce, gdzie życie się zaczyna i kończy i o którym się pamięta. Echa zawsze dźwięczące w uszach, w sercu. Wspomnienia szlachetne, jak figurka z kości słoniowej, pomalowana delikatnymi kolorami, pokryta ledwie widzialnymi ornamentami, gdzieniegdzie zarysowana, czy wyblakła, ale zawsze piękna. Rodzina, jakie wspomnienia przywołuje, jakie obrazy, jakie marzenia. A teraz, ponieważ ten mój wiersz, bardzo go kocham, tak bardzo jest rodzinny, pozwoli Pani, że przeczytam? Oczywiście, dziękuję, że tak. Przeczytam o małej dziewczynce. Dziewczynka. Miasto się budzi do życia, zegar miarowo uderza, dziewczynka z torbą na plecach do kościoła się zbliża. Stoi w furcie kościelnym,
cisza panuje wokół. Pewnie przyszła za wcześnie. Łezki błyszczą w jej oku. Oparła zmęczoną główkę, rączkami trzyma furtę. Marzną maleńkie rączki, ma trochę za dużą kurtę. Zimno przeszywa ciałko, robi się coraz chłodniej. Kucnęła w kłębuszek maleńki, tak jest wygodniej. Nie wie, jak długo spała, oczy otwiera szeroko. Jest w ciepłej, obszernej izbie. Ktoś siedzi na łapie, obok. Nie bój się mnie, dziewczynko, ja ci nic nie zrobię. Jestem księdzem. Księdzem. Tu mieszkam. Opowiedz mi o sobie. Skąd wzięłaś się pod furtą? To zbyt wczesna pora. Dlaczego ciebie nie znam? Czy chodzisz do kościoła? Dziewczynka spoważniała. Rzęsy unosi wysoko. Kościół znam doskonale. Przyjeżdżam często z ciocią. Kiedy mieszkałam z babcią, chodziłam do kościółka. Modliłam się za mamusią. Jest bardzo, bardzo daleko. U wujka. Babci już nie mam. Umarła. Tatuś wyjechał także. Mieszkam kątem u cioci. Nikt się o mnie nie martwi. Ciocia ma swoje dzieci. Jestem jej obojętna. Może zabierze mnie mama, a może tato pamięta. Ksiądz słuchał w milczeniu. Myśli, zadaje pytanie. Dlaczego tak się ciebie? To niezwykłe rozstanie. Bierze wychudłą rączkę, gładzi jej płową główkę. Tatuś z mamusią powrócą, zawiodą swoją córkę. Twarz dziewczynki się zmienia, oczy błyszczą ze szczęścia. Bozia mnie wysłuchała, Boże, Bozia o mnie pamięta. Mam różaniec od babci, noszę go zawsze ze sobą. Odmawiam codziennie paciorek, proszę Boga o powrót. A teraz dla panów przeczytam, ponieważ tak szybciutko, pani Alino, ponieważ lubią politykować. Ja też bardzo lubię. Ojczyzna. Nasza najdroższa, najukochańsza ojczyzna. Zimne podmuchy losu każą cię porównywać. Pewnie sam się pogubił, ogarnięty nostalgią smutku. W objęciach nadziei i spiętej klamrą optymizmu patrzysz bladym spojrzeniem odbitym w źrenicach słońca. Spracowaną ręką dręczonego lata wiążesz kokardy zasuszonym kwiatom. Zacierasz ślady wizerunków wśród ocienionych ścian ojczystego domu. Nasycona pokarmem, płyniesz lawą goryczy, a nieodgadniony czas dotyka sukni spadającej kaskadami trenu. Płyń pomału, z rozwagą, w zimnych podmuchach losu zajmij poczesne miejsce. Ja dziękuję za uwagę. Dziękuję pani bardzo serdecznie. A to nie mnie, wszystkie działania. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że już wszyscy przeczytali wiersze. Poprosimy teraz o czerwone korale. Tak. Bratanki. Jak ktoś umie, to śpiewamy. Oczywiście to wszystko jest dedykacja dla naszego kochanego ojca. I tak niech zostanie. Zapamięta nas. A my przyjedziemy na skrzydełkach do ojca. No, proszę bardzo. I znowu nasza Maria. Nasza już pewnie. Spokojnie, spokojnie. Czemu
czerwone góry. Chciałam wam powiedzieć Czerwone Korale. No właśnie, piosenka i moje wspomnienie. Czerwone Korale właśnie to są, ojciec Karpiński przywiózł z Ziemi Świętej. To są nie byle jakie korale, właśnie ja mam z Ziemi Świętej. Prezent? Szczęściara. Prezent absolutnie tak. Absolutnie tak. W ogóle ojciec święty, do ojca, ojciec święty mówi, ojciec Karpiński. Przywiózł, święty na pewno. Przywiózł korale nie tylko dla mnie, ale dla dziewczynek, które śpiewały na tutaj, tak chyba scholka. I ojca właśnie na mszy świętej, a na skrzypkach grała dziewczynka. I te dzieci, które miały te korale, się ogromnie cieszyły, że je mają. Te korale są dalej tam u nas, u jezuitów na górze, czekają nas te dziewczynki. Dziewczynki wyrosły i psalmów już nie śpiewają teraz, po prostu wyrosły. I nie ma. Tak u ojca Karpińskiego msza święta była. Dziewczynki śpiewały psalmy, ja je przygotowywałam, pan organista nam przygrywał. No i ubieraliśmy, ojciec Karpiński korale przywoził, a ja dbałam, żeby sukienki miały jednakowe, także było cudownie. Te sukienki są niebieskie, występowały dzieci w Misterium Męki Pańskiej, występowały na co ojcze, niech mi ojciec przypomnie, na Boże Narodzenie. Także ojciec Karpiński to nie tylko poeci, ojciec, nie tylko rodzina, ojciec Karpiński to w ogóle, to nie mam słowa, brak mi słowa, nie mam słów takich, które jak go tutaj zabraknie, to tu będzie bardzo cicho, smutno i pusto. Niósł wiarę, miłość i nadzieję. Ja jak napisałam scenariusz pierwszy, Wiara, miłość i nadzieja, to nie myślcie sobie, że ja napisałam, bo taka mądra jestem. Absolutnie. Pod wpływem ojca Karpińskiego, jego tych wypowiedzi, które właśnie miał na początku mszy świętej, na początku gdzieś tam powiedzmy spotkania, czy rzepichy, czy poetów. I tak powstało właśnie jasełka nasze pod tytułem Wiara, miłość i nadzieja. No, także będzie nam ojca bardzo brakowało. A teraz do dzieła. Będzie musiał ojciec pisać na tym Facebooku coraz to więcej do pani. Ale najdłużej na natchnienie. To właśnie mówię, że ja nie mam. W imieniu zrzeszenia chcieliśmy ojcu bardzo gorąco, serdecznie podziękować. Kwiaty najwdzięczniej, najpiękniej potrafią mówić. Chcielibyśmy cały ogród kwiatów ojcu ofiarować. Całe łąki zielone, pachnące kwiatami, ziołami. Wszystko to, co jest najpiękniejsze. No i oczywiście i nasze serca. Bóg zapłaci ojcu za wszystko. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Zdjęcie. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi. I za jej przyczyną niech dały wszelkie łaski, nie zdrowie, nie łaski na ciebie popłyną. Niech strumienie łaski, nie strumienie łaski na ciebie popłyną. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi.
tylko jedno, dziękujemy. No ja powiedziałem, i to jest rzeczywiście jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia tutaj. Był bardzo pracowity, to trzeba przyznać. Nie? Bardzo ja pracowałem, nie traciłem czasu, ale modliłem się też. I o czasem nawet nie mówiłem właśnie intencja, rozprawiałem wszędzie, to i dalej to będę czynić. Także proszę być pewnym mojej pamięci. Najbliższy, no co tu dużo mówić, wolałbym zostać. Ale taka decyzja jest, więc proszę tego nie powtarzać, że ja powiedziałem, że wolałbym zostać. Że po prostu to, no to poleci na YouTubie. Pojedziemy, także. Ale to może lecieć. Ale to jest naturalne. Tak. No. A teraz proponuję. A tak, natomiast jeszcze usiądźcie, co? Może ja, no, jeśli mogę rzeczy zaprosić za tydzień w niedzielę, nie pojutrze, tylko za tydzień w niedzielę po południu tam na Ewers będzie grill. Nie po prostu grill. I zapraszam po prostu na tego grilla, na grillowanie. Ja tam po pierwszej odprawię mszę świętą, po pierwszej godzinie. Jak będzie pogoda, to do wieczora zwykle te grille są, nie? Proszę tam nic nie przynosić, tam wszystko będzie. Tam czasem ktoś przyniesie tylko jakąś sałatkę albo owoce, ale poza tym zasadnicze rzeczy do grilla to będą i dobre, także tradycyjne tam są, także. Bóg zapłać serdecznie. Ja chciałbym jeszcze, jak zdążę przygotować do najbliższej niedzieli czy do piątku, takie CD z różnymi zdjęciami z różnych spotkań z tych 7 lat. I tam są też, tam inne rzeczy też będą. Będą to, co ja pisałem gdzieś tutaj, czy mówiłem, takie niektóre rzeczy, co się znalazło, co się nie zginęło, to ja to mam tak, zbieram i kto będzie chciał, to przeglądnie z tego, może się komuś coś przyda z tego. Ja będę starał się dalej w Super Ekspresie pisać. Ja tak się nie chwalę tym, bo nie wszyscy są entuzjastami, ale wiem, że wielu ludzi tam czyta to i to tak bardzo wielu czyta. To ja spotykam nieraz na mieście, czy gdzieś takich ludzi w środowisku. I to jest, że czytają tacy ludzie, którzy tam są takie myśli katolickie wyrażone. Zawsze takie katolickie myśli. I zwykle mi ktoś czyta jeszcze to. Ale na różne tematy, I myślę, że jak nikt nie zabroni nie tego, to ja dalej będę to robił. Tak jestem umówiony z panią, z redakcją tam. Po prostu ja to robię, oni biorą. Nie płacą mi za to absolutnie nic, tylko po prostu wykorzystują. Jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem jak to będzie funkcjonować, ale chyba będę miał takie kilkunastominutowe w radiu tutaj. Jest gdzieś, jeszcze, no jest, już jest, bo już w tym tygodniu idzie to radio, ale jeszcze bez żadnej reklamy. 10:80 AM, ale między 8 a 9 wieczorem. Między 8 a 9 wieczorem. Taki coś takiego przegląd dnia. 10:80 AM. Po Radiu Maria. I to będzie prowadzi pani Agnieszka Warzecha. Uh-huh. Tak, ale to jest. I to tydzień nie będzie. Ale to od poniedziałku do piątku. Polski, to proszę. To z Polski jest. Nie, to ona tutaj ma Agnieszka Warzecha. Ja wiem, ale jak ojciec będzie w Polsce. Tak, to ja z Polski będę z nią rozmawiał. Tak, tam już w tej chwili idzie, ale jeszcze tam dżingli nie ma, jeszcze nic nie ma i to zacznie. I ja bym tam w czwartki miał po prostu taki dzień, że około 20 jeden minut. Jeden dzień w tygodniu. Nie, radio jest codziennie. Ale ojciec. To znaczy niekoniecznie, bo jak będzie na przykład teraz, jak było Święto Matki Boskiej, to ja też na Święto Matki Boskiej przygotowałem. Nie? To nie będzie program religijny, taki dyskusyjny, tam w tej chwili tam taki lekarz jeden jest, porady lekarskie takie zdrowotne będzie prowadził. To jest taka rzecz. No, jak się przyjmie, jak będzie, jak będą słuchacze. A pytanie takie nieoficjalne, do ojca na pewno ojciec nie odpowie, nie? A kto nas przejmie teraz? Ja z nikim nie rozmawiałem, nie pytałem się, to trzeba od was zależy, wy sobie dobieracie, czy chcecie tutaj, czy kogoś z tych, to sobie trzeba się rozglądać. A to zmienia jeszcze tutaj, bo widziałem dzisiaj nowy ksiądz, ja przepraszam, pierwszy raz widziałam. No on przyjechał 3 lata po święceniach jest, także... No widać, że młody człowiek... No jest problem z przejęciem tego, bo tych spraw stron familii też nie ma kto przejąć. Bo nikomu się robi. Nie ma to przejść. Nie mają doświadczenia. Nie każdy się nadaje. Bo to jest ciężka praca. O tyle, że no to jest, ja przecież nieraz, ja dzięki Bogu zdrowy byłem, ale,
ale to spotkania, które ja prowadziłem, to były praktycznie w niektóre tygodnie to od poniedziałku do piątku i to się dzień w dzień kończyło gdzieś koło 11 godziny, 10, 11, a w piątki, soboty zwykle po 12. Ja rano miałem, więc to było dużo tego i w różnych miejscach, bo przecież przez 3 lata prowadziliśmy u tego, na północy, u Van Prospect, u Tomasza Becketa, prawda? U Daniela Proroka regularnie są spotkania, co 2 tygodnie, a oprócz tego jeszcze 2, czyli 4 spotkania w tygodniu czasem bywały, nie? Ja tam jeździłem prawie zawsze. Później nie na całych spotkaniach, nie do końca byłem, ale jak się już przygotowali ci wolontariusze, którzy to prowadzili, tego było po prostu bardzo dużo, nie? A oprócz tego ojciec był kapelanem nauczycieli. A no to tak teraz w ostatnim roku to ja zaniedbałem bardzo. No jak nie, był ojciec przecież na zjeździe. Byłem na zjeździe, tak, na zjeździe byłem i tak. Teraz w niedzielę, w piątek, w środę jest spotkanie. No ale tu w kościele też miałem pracę. W kościele też nie miałem ulgi. Chociaż Staszek Czarnecki to on patrzył na to. Staszek Czarnecki, kiedy dużo się tutaj działo, pamiętacie? Czy Jurek Sermak, prawda? No to oni patrzyli na to i tego jakoś tak rozdzielali, żeby w miarę sprawiedliwie, ale tutaj miałem też. No a w każdym razie cieszę się, bo jak człowiek pracuje, praca zawsze uszlachetnia człowieka, prawda? Jak pracuje, to głupoty się nie trzymają w głowie, nie ma czasu na patrzenie na telewizję. Z telewizji to ja oglądam jeden program, dwa właściwie oglądałem, ale jeden się skończył, nie ma już go znam, a drugi, mimo że znam na pamięć już wszystko, to mimo wszystko jeszcze oglądam. To chce winka jeszcze. Wiecie, jaki to jest? To jest nauk. To jest nauk. To jest wieczorem mówię, jak dzień bez rodziny zastępczej, to jest dzień stracony. Rodzina zastępcza. Jak wrócę wieczorem, chociażby nawet północ była, czy pierwsza godzina, to włączam telewizor i szukam z poprzedniego dnia odcinki, bo my tam możemy widzieć to, co było, przesuwać. I zawsze z jeden odcinek sobie oglądam, mimo że znam już na pamięć, ale naprawdę to jest takie do myślenia duże. Ja tam dużo by można mieć zastrzeżeń co do tego, ale widać i cechy dobre rodziców i dzieci, i tego, i wady też są pokazane, nie ukryte, nie tego. Także to jest naprawdę daje do myślenia. Ja to wtedy to się relaksuje. Jedyny, wiadomo, innych rzeczy to nie oglądam w telewizji, ale jedyny to jest właśnie to. Także Bóg zapłać serdecznie. Ojciec ma wielką osobę tutaj w ogóle na spotkaniu, ikonę polskiej kultury na amerykańskiej ziemi, pani Ada Dziewanowska. No właśnie, jest ikona. Tak, to jest. Absolutnie. Jestem bardzo wdzięczny, że jeszcze nie. Tak, cieszymy tak. Ogromnie, zawsze pani Ada przychodzi. No, ale zapraszam, kto może to przyjdzie na grilla tam. No będzie na pewno trochę ludzi, o którejkolwiek godzinie po południu. Jak będzie pogoda, to do wieczora. Nie, za tydzień. 27. Na Awec. O pierwszej msza święta, ale mszę to gdzie kto będzie, natomiast można o którejkolwiek godzinie. Proszę? O pierwszej msza święta. A później gry. Na Ewe. No właśnie, dziękuję bardzo. Bardzo Bóg zabrać pani Adzie za obecność. O, teraz zrobię zdjęcie, konie. Dobrze, Bóg zabrać serdecznie. Pani tutaj pierwszy raz widzę. Też jakoś tak. Proszę częstować się jeszcze, bo trzeba wiedzieć. Gości z Wrocławia, prawda? Gdzie mieszkacie w Wrocławiu? W jakiej dzielnicy? Na Książu Mały. Na Książu Mały, tak? A ja co to jest? Aha, nie, musi dać. Ja się czeka, wypiszę. Ja chyba nie będę w przyszłą niedzielę ten Józek miał mówić dowcipy. Ksiądz siada. Dobrze, siada. Nie ma za co siadać. To jest coś wspomnieć.
Czasami jako te kwiaty. Nie wiem dlaczego. To jest zamiast prezentu. Że tego nikomu nie dla ojca. Jerzy, przyszło mi to do głowy, jak myślałam o tym spotkaniu. Nie wiem skąd, nie? Ale to może jakieś zrządzenie. Aha. Państwo tylko pamiętacie, że dowcip to żyć o wszystkim i dowcip ma swoje prawa. I chyba, i teraz mi się, już wiem chyba dlaczego ten temat mi przyszedł. Bo ojciec Jerzy nas przestraszył tym szpitalem ostatnio. Bardzo. No i ja dzisiaj tak myślałem o tym naszym spotkaniu i przyszedł mi taki kawał właśnie abstrakcyjny. W trzech etapach. O, oh, wow. Bardzo krótki, ale przeposłuchaj. Ale trzy etapy? Okej. Okay. Idzie śmierć, idzie i śmierć spotyka. I taka konsternacja, zdziwienie, a po chwili mówi, ty pierwsza. I drugi etap, taki, żeby bardziej trochę uwikłać, to w drzwiach się zderzają. Śmierć i też konsternacja, zdziwienie i w końcu ty pierwsza. I trzecie, ale trzeciego nie powiem. O, bo nie. Konsternacja. Powiem wtedy, jak ksiądz Jerzy do nas przyjedzie następnym razem. I tak sobie pomyślałem, jak za nami nie będzie tęsknię, to może z ciekawości przyjedzie. No to racja. I tak to skończę. Dziękuję. Ale wymyśliłeś. No Józek, miałeś jakieś... Mówiłeś, że ty masz coś tam do powiedzenia? Możesz tam mówić. Ja chciałem jeszcze skorzystać z tej okazji, że żegnamy tego naszego opiekuna duchowego, a parę lat w Polsce nie mieszkał, nie był. Tam się troszkę pozmieniało. Byłem niedawno, bo w zimie, chciałem po prostu taką małą wskazówkę udzielić, żeby się nie dać złapać pułapkę w Polsce. A więc przyszedł ksiądz po kolędzie tam u nas w górach do jednej rodziny, taka 8-letnia dziewczynka wygadana. Ksiądz po kolędzie odprawia nabożeństwo, co trzeba, pobłogosławi, pokrótki, pyta się, jak masz na imię? A Zosia. A Zosiu, umiesz się żegnać? No, jak proszę księdza. No to proszę, zademonstruj mi to. Do widzenia. No i drugi taki też pouczający. Z Katowic do Warszawy jedzie biskup, a z Warszawy do Katowic ksiądz. No i tak jakoś się drzemnął, czy nie wiadomo co było, że zderzyli się. Nie za groźny wypadek był, ale po prostu troszkę samochody obtarli. No i co robić? No weszli z samochodów, no to ksiądz patrzy biskup, no to jeszcze rango. Biskup patrzy ksiądz, no co ty robisz, jak tu? No to ksiądz mówi, no to ja pokryję koszty, to wszystko ponaprawiam i to, żeby nie było problemów. No nie trzeba. Tak biskup taki, no ważniaka z trupy, jak się to mówi po prostu, nie co on to nie jest. A ksiądz taki pokorny tego, w końcu. Ksiądz, że pan sobie na całej linii, ale sobie przypomniał, że jak był po kolędzie, to tam jeden góral był tam, był troszkę włożył do tego i mówi, może się proszę księdza biskupa, napijemy po jednym, zagłodzimy sprawę, nie będziemy żadnych dowodzeń robić. A biskup był, no lubił sobie, co masz, no, łaskał siłowicę, a to daje mnie, bo nie. No i polał mówi, biskup wypił. No i biskup mówi, teraz jak się zbolę? Nie, proszę księdza biskupa, zaczekamy na policję. Proszę częstować jeszcze, bo musimy to wszystko zjeść. Bo to nie będziemy zostawiać. Ej, no dobrze, musicie sobie zabrać. Proszę bardzo, pani Katarzyna. Poproszę o ciszę troszkę. Nauczmy się słuchać. Sami poeci się prezentowali, ale ja myślę, że to, że tutaj jestem, to też trochę ojcu zawdzięczam, bo raz zwrócił uwagę szanownym poetom, że to jest zrzeszenie literatu, a nie tylko poetów tylko. Ale ja się w tej rodzinie dobrze czuję i powiedziałabym tak. Kiedyś Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski śpiewali taką piosenkę. Ja nie zaśpiewam, ale powiem tekst. Rodzina, ach rodzina, co znaczy ty wiesz?
a jeśli jej nie ma, samotnych jak pies. To jest prawda. Gdybym nie była tutaj, to pewnie też byłabym samotna jak pies. No, to by było niemożliwe. Pani Katarzyna jest pisarką, a nie poetką, nagrodzona prestiżowymi nagrodami, stworzyła piękne dzieła. Ogromnie się cieszymy, więc w ten sposób właśnie budujemy nasze zrzeszenie, nie tylko poezją, ale i prozą. Także to jest bardzo ważne. Wszystkim. Sztuką, muzyką. Także cieszymy się ogromnie. Dziękujemy Marii, że upiększyła ten wieczór tak pięknie. Dzięki pani Katarzynie właśnie. Panu Piotrowi dziękujemy pięknie. Zawsze Irek był, nagrywał świętej pamięci. Nam tutaj pożegnaliśmy go. Dziękujemy pięknie za nagrywanie. Szkoda tylko, że nie ma orkiestry, żeby pani Ada mogła zatańczyć. No, może być orkiestra w niedzielę. Jutro, znaczy zapraszamy na dożynki. W niedzielę są dożynki w kościele świętej Rozalii o godzinie 11. Proszę pana do walca, bo sama nie mogę uciągnąć, nie?